Cześć, dziś na Popraw Koronę, nowa rzeczywistość w praktyce, kolejna bohaterka cyklu Szukam pracy COVID-19, Beata Lutowierska. Cześć Beata. Cześć, cześć Aleksandro, witam Was serdecznie. Super, że zgodziłaś się na rozmowę, bardzo Ci za to dziękuję. Twoja historia pokazuje, że można zwalniać pracownika niestety w sposób mało przyjemny. Chciałabym, żebyś powiedziała najpierw, jak to wyglądało u Ciebie? W jaki sposób dostałaś wypowiedzenie z pracy? Dowiedziałaś się, że już nie będziesz więcej współpracować ze swoim pracodawcą? Tak, rzeczywiście w moim przypadku akurat było to mało przyjemne rozstanie. Ja dostałam wypowiedzenie ostatniego dnia miesiąca, to było 31 lipca. Także ja pracowałam zdalnie, raz w tygodniu przyjeżdżałam do firmy w piątki, żeby właśnie ogarnąć trochę dokumentów, zrobić to, co nie mogłam zrobić z domu. No i tego dnia zostałam poproszona do gabinetu, gdzie usłyszałam, że muszą mnie zwolnić. Zostało mi odczytane to wypowiedzenie, tak, i powody, dla których mnie zwalniają. Także był to dla mnie bardzo duży szok, bo nie spodziewałam się, że zostanę zwolniona z mojego stanowiska, gdzie wydawało mi się, że było akurat dość istotne, jeśli chodzi o działanie firmy, bo między innymi właśnie koordynowałam proces taki HR-owy, pośredniczyłam między firmą zewnętrzną a naszą firmą, także było to dość istotne zadanie. I po prostu po tym odczytaniu, że tak powiem, tego wypowiedzenia, ja po prostu powiedziałam tylko, że się z tym nie zgadzam i po prostu wyszłam stamtąd. Także podpisałam to wypowiedzenie. Ale no dziś no po prostu byłam ten szok i takie, że sposób, jaki to został zrobiony, tak? Czyli że ja przyszłam do pracy ostatniego miesiąca, nikt mi nie powiedział, nie przyszedł, nie porozmawiał, że no nie wiem, tak po ludzku, tak, że no musimy cię zwolnić, że czy coś się dzieje. Ja zostałam zwolniona tak jakby z mojej winy, tak? To jako powód zwolnienia została podana moja wina, z czym ja się właśnie nie zgodziłam. I skierowałam sprawę do sądu, tak? Także ja nie zostawiłam tego. Mhm. No właśnie, no tutaj ciekawa historia twoja też jest taka, że ty w kwietniu tego roku, czyli w czasie pandemii już, przedłużyłaś umowę na czas nieokreślony, prawda? Tak, tak. Ja po urlopie macierzyńskim wróciłam do pracy, dostałam nowe stanowisko i właśnie w kwietniu zostało mi przedłużone. Także no, dostałam informację, że są ze mnie zadowoleni i że dobrze się ze mną pracuje. Także nic nie wskazywało na to, że w przeciągu 3 miesięcy mogę dostać to wypowiedzenie. Tak? Także tym bardziej to dla mnie było zaskoczeniem. Skierowałeś sprawę do sądu. Powiedz proszę, dlaczego się w ogóle na to zdecydowałaś i jakie kroki musiałaś podjąć, żeby w ogóle skierować tą sprawę do sądu? No po pierwsze się zdecydowałam dlatego, że no, zostałam potraktowana niesprawiedliwie, tak, w moim odczuciu, bo nie uważam, że jestem złym pracownikiem. Ja zawsze pomagałam innym ludziom, byłam takim trochę firmowym ogarniaczem, także jak ktoś czegoś nie wiedział, to kierował się do mnie. Jak ja czegoś nie wiedziałam, to po prostu kierowałam do innych osób, które by mogły im pomóc, tak, tym pracownikom. Także no, ja zawsze starałam się wszystkim pomóc, także dbałam o tych ludzi. Tutaj tak jakby, no nie wiem, znaczy no zabolało mnie to po prostu tak po ludzku, tak, że, no, że ktoś nie umiał ze mną porozmawiać, nigdy nie zgłaszał żadnych uwag, a później po prostu woła mnie, odczytuje mi coś, tak, i do widzenia. I to dla mnie było po prostu takie, mówię, takie nieludzkie po prostu. Nie wiem, jak to nazwać, no takie po prostu uczucie takiego, no, że jesteś już niepotrzebna, idź sobie, tak? No i drugie to, że zarzuty, które mi postawili, to no, są nieprawdziwe, są po prostu wymyślone tylko po to, żeby mnie zwolnić, a nie byłam jedyną osobą, która została w tym samym czasie zwolniona. Tych osób było dużo więcej, także tym bardziej nie wskazywało to, że to jest moja wina, tak? Bo gdybym ja dostała tylko to wypowiedzenie w tym miesiącu, no to bym się zastanowiła, tak? Czy rzeczywiście może coś było w tym, coś ja złego zrobiłam, tylko oni mi o tym nie powiedzieli.
Ale to nie byłam tylko ja. To było dużo innych osób, które też dostały wypowiedzenie. No i ta świadomość tego, że mimo wszystko jestem dobrym pracownikiem, no odważyłam się coś z tym zrobić, tak? No oczywiście też były jakieś pewne wątpliwości, no bo nigdy nie byłam w sądzie. To też by była sytuacja dla mnie całkiem nowa. Ale poszłam do prawnika zapytać się, jak to wygląda. Powiedział po prostu, zobaczył to moje wypowiedzenie, przedstawiłam krótko historię, jak to wyglądało właśnie z tym za moim zatrudnieniem, jak sytuacja wygląda w firmie i po prostu pomógł mi, tak, napisać odpowiednie pismo przedprocesowe, które zostało doręczone do firmy, plus pozew, który właśnie wysłaliśmy do sądu. No i teraz na razie czekamy, tak, na jakiś ruch ze strony firmy. I no nie wiadomo, czy dojdzie do tej rozprawy, tak? Zobaczymy, tutaj też jest wola po stronie firmy, czy będą chcieli iść do sądu, czy zmienią po prostu treść tego wypowiedzenia i zgodzą się na moje warunki, które ja postawiłam tutaj w tym piśmie przedprocesowym. Mhm. Powiedz, jakie emocje towarzyszą Ci w związku z całą tą sytuacją? Wyobrażam sobie, że to jest szalenie trudne, zderzyć się z taką rzeczywistością, bo tutaj mamy do czynienia już nie tylko z wręczeniem Ci wypowiedzenia, chwilę potem jak została Ci przedłużona umowa o pracę, czyli mogłaś mieć takie poczucie bezpieczeństwa, no ale też ta kwestia podważenia Twoich kompetencji się tutaj pojawia. Więc jak Ty sobie w ogóle radzisz? Co Ty czujesz? Znaczy, teraz już jest dobrze, tak? Ale pierwszy moment, no to jest taki szok, tak, no nazwałabym to szokiem, takim, że się po prostu wewnętrznie z tym się człowiek nie zgadza, tak, i czuje się jakoś złość, niesprawiedliwość, aczkolwiek ja zachowałam na tyle dziecinnej krwi, że po prostu zostałam jeszcze do końca w pracy i zrobiłam te swoje obowiązki, które miałam, bo tam było, po prostu było rozpoczętych dużo spraw, tak, ja nie wiedziałam, że zostanę zwolniona, także miałam kilka spraw, które po prostu wymagały zakończenia, a które dotyczyły pracowników, no i oni nie byli winni temu, tak, tej sytuacji, także ja czułam się po obowiązku, żeby to dokończyć. No oczywiście no, jakieś ludzkie, tak, że człowiek się popłakał, czy no czy gdzieś się z tym nie godził. Także ja dałam sobie czas na to, żeby po prostu poprzeżywać to gdzieś tam w sobie. Gdzieś tam poanalizować taki bunt po prostu gdzieś się we mnie zrodził, ale no gdzieś po prostu odpuściłam, tak, w pewnym momencie. Oczywiście tutaj nie, no nic by mi to nie dało, że ja będę się dalej po prostu w tym, że tak powiem, kąpała w tych takich emocjach negatywnych i skupiała się na tym, że zostałam zwolniona. Także moim zdaniem, no oczywiście trzeba sobie dać tą przestrzeń i czas, tak, żeby przeżyć te negatywne to doświadczenie, ale nie skupiałam się na tym, że jakoś, żeby, nie wiem, żeby tkwić w tym, tak, no bo teraz mogłabym siedzieć, płakać, nie wiem, oskarżać innych, że nie wiem, że świat jest niesprawiedliwy, jestem takim super pracownikiem, a po prostu tak mnie potraktowali, no ale nie o to w tym chodzi, tak, bo czasu nie cofnę. Na co mam wpływ, to mam, nie miałam wpływu na tą decyzję. Także po prostu skupiam się zupełnie na innych rzeczach, tak, a nie na tym, że na tych negatywnych, czyli właśnie na tym zwolnieniu, bo po prostu bym tkwiła w miejscu. Nic by to nie zmieniło, a teraz bym siedziała i mówiła, tak, do osób, które to odsłuchają, że słuchajcie, świat jest okropny, pracodawcy są źli, no to nikogo by nie zbudowało w żaden sposób, tak? Tylko by jeszcze się utwierdzili w tych swoich przekonaniach, które mają i ci, co zostali zwolnieni, rzeczywiście, tak? To jest prawda, bo oni są źli, bo my jesteśmy pokrzywdzeni, no a to nie o to chodzi, tak? Żeby im więcej tej złości my będziemy z siebie gdzieś tam wyrzucać, tych negatywnych jakichś emocji, to będzie tego więcej po prostu w świecie, a tego już mi się wydaje, że wystarczy, tak? Już jest tego wystarczająco dużo. Także ja dałam sobie ten czas, tak, zaakceptowałam to wszystko, co się stało, przetrawiłam to po prostu. No i zaczęłam myśleć tak, takim trzeźwym umysłem i co tutaj robić dalej.
jak sobie po prostu pomóc i jak wyjść z tej sytuacji, bo możliwości jest no, bardzo dużo teraz, tak? Nie. Beata w ogóle jest osobą, która sama się do mnie zwróciła, żeby porozmawiać, co jest bardzo fajne i bardzo ci za to dziękuję. I to też pokazuje, że gdzieś tam szukasz, starasz się znaleźć jakąś tam swoją drogę, że też chcesz pokazać innym, że można właśnie inaczej, że nawet z takiej bardzo trudnej sytuacji można wyciągnąć pozytywne wnioski i tak naprawdę iść do przodu. Więc powiedz proszę teraz, na co postawiłaś? Bo jesteś jeszcze cały czas oczywiście na wypowiedzeniu, ale tak, już tak. W tym momencie myślisz o tym, co dalej. I wiem, że masz super pomysł, który już powoli zaczęłaś realizować, do którego tutaj bardzo mocno zachęcimy wszystkich naszych słuchaczy, ale chciałabym, żebyś sama powiedziała, co to za projekt, na czym się chcesz skoncentrować teraz i jak widzisz tą swoją drogę zawodową? Mhm. Pewnie, tak. Ja ogólnie już od jakiegoś czasu zaczęłam interesować się rozwojem, gdzieś szukaniem różnych rozwiązań dla siebie, tak, żeby nawet czy pod kwestią finansowych, czy żeby gdzieś poszerzać swoje horyzonty. Także to gdzieś już trwało i tak naprawdę to, że ja zaczęłam troszkę patrzeć inaczej na rzeczywistość, na ten świat, pozwoliło mi właśnie w taki, a nie inny sposób też przejść to no, trudne doświadczenie, tak, czyli to doświadczenie tego zwolnienia, to poczucie takiej niesprawiedliwości, bo gdyby nie po prostu ta wiedza, którą miałam wcześniej, nie taka świadomość siebie, tak, świadomość właśnie myśli, emocji i jak one rządzą w ogóle nami, no to po prostu ja bym na pewno nie odezwała się do ciebie. Ja bym teraz siedziała i przeglądała oferty i płakała, że jest strasznie na rynku pracy i ja nic nie mogę zrobić, tak? I ja postanowiłam, że też wykorzystam ten czas, który teraz mam, żeby właśnie zacząć się dzielić tym, co ja odkryłam, z innymi właśnie kobietami. Ja stworzyłam taką grupę na Facebooku, nazwałam ją Kobiecy Rozwój Finansowy, także długo szukałam odpowiedniej nazwy, nie wiem, czy akurat to odda to, co ja bym chciała. Co bym chciała robić na tej grupie, ale po prostu odkryłam to, że po pierwsze, że dużo zależy, większe rzeczy zależy od nas i od naszego nastawienia i od tego, jak my myślimy. I na tej grupie właśnie chciałabym taką, trochę poszerzać taką świadomość kobiet na ten temat, jaki my mamy wpływ w ogóle na to swoje życie. Że kierują nami właśnie takie podświadome przekonania, które nie wspierają naszych działań, gdzieś jakieś wyuczone schematy, żeby zacząć pracować ze swoim umysłem, tak? Żeby zacząć kontrolować to, o czym myślimy, bo to jednak no, to, o czym pomyślimy, to później to prowadzi do działania, tak? I chodzi o to, żeby przekierować to gdzieś na takie wspierające i te, które gdzieś nas doprowadzą do tych zamierzonych efektów. Także już tam jest trochę osób. Sukcesu finansowego, jak rozumiem. Tak, tak. My jesteśmy uzależnieni od jednego źródła dochodu i pracujemy na przykład tylko na etacie i nie mamy nad tym żadnej kontroli. I w momencie, kiedy tracimy tą pracę, no to co się budzi? Stres, tak? Jakaś niepewność, lęk i tak jak właśnie gdzieś rozmawiałyśmy, że ludzie właśnie się, czy pisali gdzieś u siebie, tak, że ludzie się boją, nie wiedzą co robić, piszą do ciebie, bo są skoncentrowani tylko na jednym rozwiązaniu, tak? Czytam teraz bardzo ciekawą książkę, która została mi polecona właśnie podczas jednej z rozmów rekrutacyjnych. Nazywa się Stuletnie życie. I to jest właśnie książka o tym, że jak przetrwać właściwie w erze długowieczności. I to jest trochę o tym, o czym ty mówisz, że no my nie będziemy uprawiać jednego zawodu przez całe życie, nie będziemy pracować w jednym miejscu przez całe życie, że ten model tak naprawdę już się skończył, tego trzyetapowego życia, szkoła, praca, emerytura. Tego już po prostu nie będzie i trzeba się przygotować na przeróżne scenariusze. Ty jesteś bardzo młoda, nie wiem, mogę zapytać, ile masz lat?
30 lat skończyłam w tym roku. No właśnie, tak mi się wydawało, że właśnie jesteś bardzo młoda i świetnie, że wchodzisz w ogóle w nową inicjatywę. No ale tak, żeby już po prostu było wiadomo, co ty właściwie, czym ty się właściwie dzisiaj zajmujesz i czy szukasz tej pracy, czy ty już ją znalazłaś? Jak to jest? Zobaczę, jak tam właśnie wygląda sytuacja na rynku. Bo nie wiem, bo byłam z tej drugiej strony, tak, ja gdzieś tam do mnie ludzie przychodzili, czy te CV wpływały, a teraz to ja gdzieś mam wysyłać, ale też mi gdzieś tam zależało właśnie, żeby szukać jakichś rozwiązań, które dadzą właśnie mi tą większą swobodę, tak, czy większe możliwości, jeśli chodzi o te finanse. I gdzie kiedyś właśnie myślałam o swoim biznesie, tak? Ja chciałam gdzieś coś spróbować z fotografią, później miałam pomysł, żeby otworzyć jakąś swoją kawiarenkę. Jak w ogóle oceniasz, tak patrząc oczywiście na twoją sytuację, ale też patrząc na sytuację rynkową, na to, że zajmowałaś się jednak rekrutacją, że pracowałaś w firmie w czasie pandemii, jak w ogóle byś oceniła działania pracodawców, ich zachowania w stosunku do pracowników właśnie w tym okresie pandemicznym. Jakie są twoje spostrzeżenia? Znaczy nic tutaj chyba złego nie mogę powiedzieć, jeśli chodzi o naszego pracodawcę. No tutaj wiadomo, na wszystkich spadło gdzieś tak, to, że musimy gdzieś się pozamykać w domu. Także każdy poszedł po prostu do domu, wziął tego laptopa, czy ci, co nie mieli warunków, żeby pracować z domu, tak, bo czy były dzieci, czy po prostu nie było tego miejsca, mogli przychodzić do pracy, tylko że oczywiście tak, były osoby pojedynczo w pokojach, żeby nie mieć tego kontaktu z innymi osobami. Dziś nawet mieliśmy spotkanie, tak, z prezesem, gdzieś z zarządem, że, no, że wszystko idzie fajnie, tak, że wszystko idzie ku dobremu. Czego ci życzyć, powiedz? Oj, nie wiem, może wytrwałości w tym, co robię, żebym jednak też potrzebuję gdzieś jakiegoś zasilania czasami, tak, i żeby po prostu to, co chcę przekazywać innym, żeby trafiało tak naprawdę do najszerszej ilości osób, tak? Żeby nowe osoby mogły z tego korzystać. Mhm. Super, to ja ci tego życzę, żeby zasilanie było ciągłe, żebyś miała naładowane baterie i mocno szła do przodu z tymi swoimi pomysłami. Bardzo ci gratuluję też twojego podejścia. To jest, myślę, bardzo trudne tak szybko się zregenerować i tak szybko pójść do przodu i też z taką właśnie akceptacją sytuacji, nie mając sobie nic do zarzucenia, bo po prostu na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że wam również Beata i jej podejście podobało. Jeśli tak, to dajcie lajka, skomentujcie film, udostępniajcie, subskrybujcie kanał i zapraszam wszystkich do zaangażowanej dyskusji, do rozmowy i odzywajcie się, jeżeli też będziecie chcieli porozmawiać o bieżących tematach, bieżącej sytuacji związanej z nową rzeczywistością post-covidową, czy też covidową jeszcze. Bardzo ci dziękuję, Beata. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Cześć, pa, pa.